O! Przestał na lodno! Jakby zalotnić na środek. Mówię, międzykontynentalna mucha, no to łeb odrywa. No to działa? Ale zaczyna. Nic się zaczyna. Zaczyna się dziać. Umarł Romeo, niech żyje Romeo. Mam kilka sposobów, wiem, co mam robić. Spróbuję za jakiś czas. Na razie stoję, na razie patrzę. Oglądam wróżby w TV i gonią mnie myśli jak pociąg. Dobcia, robimy te muchy, ale tak na żyletę. Moment. No. No już nie ma tego, już nie ma. A, to nie jest Pink Floyd. 17 grudnia, nie pierwszy śnieg. To jest taka jeszcze sytuacja, że dzisiaj rano było we Wrocławiu 9 stopni na plusie, nie? Że w tych rewirach słowo pyk ma 1240 zastosowań. Zależy jak powiesz. Pyk. To jest kram. Pyk. Kram. Puk. Pyk. Ojciec. Do zobaczenia. Ojciec. My się uczymy tego języka. Szymon trenuje. Puk. 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 20 tysięcy po to może. Puk. W ogóle to jest po prostu z mitologii Słowian początków XXI wieku, nie? To są takie ryciny, to po nas zostanie. Takie rysunki naskalne. To jest to. I to jest Matka Boska Nosowska, daje małego borsa świętemu Zeiksowi. Biała szata oznacza płodność. Brzoskwinka w rękach małego borsa płodność. Siekiera w rękach Zeiksa w chuj nic nie znaczy, nie? Szczęścia, pomyślności. Pamiętaj o nas, wyślij kartkę. Będziemy tęsknić i tak dalej. Z niecierpliwości drżą mi palce. Mamy zatankowane. No benzyn, no gazolin, rozumiesz, jest niedziela. Przegryź coś. Nie, ja na diecie, słuchaj. Na diecie balansujesz. Wiesz w ogóle, że dzisiaj trzeba, wiesz, takie profi trochę włączyć. A co to za lokacje? Powiedz widzom. Widzowie zobaczą, czy mamy mówić. No zobaczą, masz rację. A, psik. Przepraszam. Ile w ogóle nam grubcia zostało, kurczę, na tej igrzyska? 9 dych. 9 dych. To może byś coś przyspieszył na piątce, co? Mówisz, masz. Wszystkiego tego i nawzajem. No daj mi satysfakcję. Z niecierpliwości drżą mi palce.
co te koziołki tam kurwa? Jezu, frykały. Frykały się ciułkami? No, nic fajnego. Dobra. Co się dzieje? Coś pogadamy, czy...? Kurde, chyba tych buziek szukam. To trzeba pokserować. To jest 5 sztuk. Tak, to jest. Nie, no dla szarego nie. 4 sztuki stać. Czyli w recepcji mają kserować? 4 kartki, żeby to odbilić 4 razy, prawda? Dzięki. Piwko możesz wziąć. 5-4. Piwko weźmiesz? Z baru? No, z baru na pokój. 43, jakbyś piwko wzięło. Może dla mnie jedno. 4, albo 6 nie jest. To mogę. No. O ja piłkę, ale to mocno się zaczynają te zdjęcia, jakby 6 piw zamawiacie. Ja się nazywam Piotr Materna, czyli z łaciny mama. Dla kogo obi, dla kogo obierka, to bym musiał wam wyjaśniać, ale nie po to tutaj przyjechałem. Na co dzień zajmuję się filmem i jeżeli mam z wami pracować, to ten film musi być po prostu rakietą, kurwa, waszej kariery. Rupcia, jak oni nagrają tą płytę, a my zrobimy ten film, człowieniu, rozumiesz? To oni będą mieli fanów po krańce, rozumiesz, tej miedzy i okolic. Jak będzie tyle pogłowia, to ja jestem zadowolony. I ten film ma to na celu. Ale ty jesteś mądrutki, jak ja ciebie lubię, jaki ty mądry. No mówię, no jaki ty mądry. Ale zielona nóżka bije tutaj, co? Ty, Grobcia, z ciebie taki ichtiolog, jak z kozie pałki parówka. To nie jest zielona nóżka, rozumiesz? To jest, rozumiesz, gęś w klasyku. Przebijaj, przebijaj. Jak mówisz, Tomasz? Nie, jest lepszy. Cześć, hej. Zaparkuj sobie tutaj, a ciebie, kolego, zapraszam od razu na scenę. O co? Ja mam 20% ubytku słuchu na lewym. A dzień dobry wszystkim oczywiście. Aha! Przepraszam. Trochę sprymowany jestem, bo ja nie jestem raczej taki, wiecie. Ale ze względu... zajmuję się... Przepraszam. Aha. Przepraszam. Przyjechałem z dalekiego miasta, tak? Ale nie o to chodzi. Jestem generalnie dziennikarzem, biograferem zespołu Muchy. To jest moja asystentka Grubcia. Jest odpowiedzialny za stronę zdjęciową. I przyjechaliśmy dać dla was show i koncert! Dziewczyny piszą, kumyczki kaszczą! Yes! Naprawdę. Coś przygrzejcie, to nie jest bal przebierańców w płetwach. Proponuję grube show! I jedziemy! Kocham was!
takie oczy masz strach. Nie przeszkadzaj mi, polarna noc wokół nas. Nie obiecam ci poślubnych wojen i plaż. Nic nie obiecam ci. I nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. Co jest? Dzień dobry. Śpiewasz albo grasz? Nie to... Bo ja cię chyba zanotuję, co? Grasz? A jak? No co ty, Sławek, nie poznajesz mnie? No weź, albo robisz jazz, albo robisz kino. No. Nie poznałeś mnie? Nie. To skąd bym wiedział, że nas Sławek? Ale ten kajec jest za cienki. Nie poznaję. Chyba jakbyś chciał nocować. Że zawsze ze mną pod prąd. Nic nie obiecuj mi i nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. Kocham cię, kocham cię, kocham, więc rozmawiaj mi. Regularnie trzęsie się ziemia, trzęsie się ziemia. Życzymy wam miłej reszty lata. Przepraszam państwa, nie powiedzieli mi, że mam co koncert wyjść i po prostu się spaliłem. Mam jeszcze 3 próby, chyba zdążę. Na razie! Ciuś! No słuchaj Michał, paru danych mi tutaj brakuje. Powiedz mi w ogóle, jak wy się zwąchaliście, jak wy żeście się połączyli, rozumiesz? Chemią wspólnych, wiesz, zainteresowań, bajerów. Jakbyś mi to tak, wiesz, pofrunął, pocisnął. W sensie, że w zespole? Tak, jak wy się w ogóle spotkaliście, jaka konstelacja, dlaczego tak, dlaczego inaczej, wiesz. Ojciec w Afryce, brat na studiach, Toshiba na szafie, płyty na regale i totalna jakaś historia na punkcie zespołu The Doors. Uwolni orkę w ogóle, wiesz, absolutna, wiesz, ścizgawica na studiach, nie? Wyleciałeś z chaty po prostu. Wiesz, 16 Clumsy and Shy, kurwa. Nasze spotkanie z Michałem tak naprawdę miało miejsce dużo wcześniej, zanim faktycznie zdaliśmy sobie sprawę z tego, albo zrobiliśmy to świadomie. Okazało się, że mijaliśmy się w tych samych miejscach, przynajmniej w 3 lata, zanim w ogóle po raz pierwszy, wiesz, uścisnęliśmy sobie dłonie. Właśnie to zabawne, bo jesteśmy na ulicy Franciszkańskiej 3/2, dosłownie, natomiast nie w Krakowie, ale w Poznaniu, w mieszkaniu mojego dziadka. Jesteśmy na strychu domu mojego dziadka. Wyciągało się kulę bardzo delikatnie, żeby nie spodować iskry. Wysypywało się prok, który oczywiście służył do fantastycznych zabaw potem absolutnie, wiesz, wszelakich i na samym końcu to była taka śmietanka na torcie, zbijało się spłonkę. Faktycznie jesteśmy w roku 2003, jestem w jakiś tam stopniu zafascynowany muzyką rockabilly, trafiam na zespół Komety. Okazało się, że w bardzo podobnym momencie, bardzo podobną jakby fascynację, tudzież po prostu zainteresowanie, wiesz, przejawiał Michał. No i był taki moment, że postanowił zrobić koncert Komet w Poznaniu i napisał na forum internetowym tego zespołu takie coś w rodzaju ogłoszenia. Mówię, przecież tak, słucham tych wszystkich zespołów, kurde, z kontrabasami, a napiszę posta na forum, nie? Napisałem, że jak ktoś jest z Poznania, chętny do grania i tararara, wiesz, to spoko, nie? No i Szymon się odezwał normalnie. To jest jeden z bardzo naprawdę nielicznych incydentów moich, wiesz, internetowych na wszelkiego rodzaju forach, kiedy nie dość, że w ogóle zajrzałem, to jeszcze odpisałem, wiesz, zarejestrowałem się specjalnie, że tak, cześć, jestem z Poznania, spotkajmy się, wiesz, pogadajmy. I to, wiesz, przyszedł chłop jakiś, kurczę, w niebieskich butach, w płaszczu, wiesz, wariat, nie? Normalnie odpisał na mój post, się spotkaliśmy w Andrzejki 2003 roku na schodach Akademii Muzycznej.
Miałem tłuste włosy do ramion i chodziłem w szarym płaszczu jednorzędowym z grubej wełny, który znalazłem na śmietniku. I miałem, słuchaj, błękitne martensy. Czy można bardziej pukać w dno od spodu? Jak mawiali klasycy 20 lat temu u mnie na kompanii, pedałem nie jestem, pierdolić się z wami nie będę. Proszę. Proszę rozdać materiały poglądowe, oczywiście, asystentko. Okej. Okay. Jak ty masz, Dominik, na imię? Tomasz, tak? Tomek. Tomek gra z czerwonego. Dlaczego? Dlatego, że czerwony w filmie jest kolorem ciepłym, serdecznym, tajemniczym, intymnym. Tomasz. Tomasz to jest taki chłopak. Chłopak, którego potraktowaliśmy, mam wrażenie, tak jak byłby, wiesz, jednym z nas od samego początku. Też pracowity, tylko za mało gra. Mnie się wydaje, że Tomek chciałby szybko dużo jakby ogarnąć w swoim życiu, a to też nie zawsze się da. Ja widzę po sobie, że w momencie, kiedy biorę sobie za dużo na łeb, wpadam w popłoch, panikę i bardzo często staję się nieasertywny, a to należy sobie jakby to własną asertywność i swobodę cenić i należy o nią walczyć. No, także więcej, wydaje mi się, że jeszcze więcej muzyki jakby powinno być u niego na co dzień. Choć jak, tak jak mówię, no, u wszystkich jest dużo muzyki. Poza tym jest niesamowitym umysłem ścisłym. To jest taki, wiesz, mam w ogóle takie szczęście, że bardzo dużo moich bliskich przyjaciół to są ludzie myślący bardzo matematycznie, mają bardzo analityczne umysły. W związku z tym patrzymy na wiele spraw diametralnie inaczej. To jest tak, że kiedy idę po śniadanie, pytam Tomka, czy coś by zjadł, on mówi tak, może mi coś kupić, to wiem, że muszę włożyć do koszyka wszystkie te rzeczy, które zjadłbym na samym końcu, wiesz. I Tomasz robi tak samo i wówczas się okazuje, że wiesz, robimy sobie wielką frajdę, bo o kurczę, właśnie na to miałem ochotę, wiesz. Bardzo pomocny, dobry logistyk, skrupulatny człowiek i też dobry przyjaciel. No. Damian! Gra z białego. Dlaczego? Dlatego, że biały w kolorze to symbol uczciwości, czystości i niewinności. Damian. Damiana tak naprawdę, wiesz, my dopiero wszyscy poznajemy prawdopodobnie, bo Damian gra z nami od roku, znamy się od tam 2 lat i my ze sobą się poznajemy i wiesz, my się jeszcze nie przetestowaliśmy. Damianek to jest taki ziomek, którego ja na przykład totalnie i kocham, i nienawidzę za tą samą rzecz. Że on imponuje mi tym samym, czym mnie wkurwia. Pierwszy raz czuję, że jest ze mnie zdjęty ciężar komponowania piosenek. Damian to jest, wiesz, przede wszystkim zacznę trzeba od tego, że to jest najlepszy gitarzysta Polski, tak? To trzeba powiedzieć i naprawdę to, jak Damian gra, to jest coś naprawdę niesamowitego. Ja na przykład jestem, kurczę, mega szczęśliwy i mega jestem w ogóle dumny, że gram z Damianem w zespole. I wiesz, no i to jest człowiek, który spowodował, że ten zespół jest w takim miejscu, jakim obecnie jest, nie? Michał, gra z zielonego. Dlaczego? Bo w filmie to symbol mądrości. No i jest Michał, który, wiesz, tak naprawdę zespół to był pomysł Michała z Piotrasem prawdopodobnie, tak? Werbalny polot. Taka, wiesz, rzeka z ust werbalna. Absolutnie jakby pełnoprawną postacią w całym tym bałaganie jest również Piotr, no, który razem z nami jakby zaczął całą tą zabawę. Rozkręciliśmy to w trójkę i... No, polot jakby nie było, tutaj jest bardzo ważny, zwłaszcza u frontmana, a jest on frontmanem, ma wszystkie cechy, które są potrzebne do tego, żeby być frontmanem. Jest liderem, tak? Tego zespołu. Natomiast myślę, że dla mnie mimo wszystko znajomość z Michałem jest taka, wiesz, trochę bardziej metafizyczna w tym całym jakby paździerzu. Bez Michała na pewno by się to wszystko nie wydarzyło, tak? No, Michał to by chciał drogie, szybkie samochody.
I życzę mu tego, żeby tak w przyszłości było. No. Dla mnie Michał jest absolutnie, w ogóle niepodważalnie, wiesz, poetą, nie? Którego naprawdę ja wielokrotnie w wielu miejscach bardzo, kurczę, naprawdę doceniam, naprawdę bardzo. Amokant? Straszny. Ten jego amok jest dość ciekawy i do ogarnięcia. I mam wrażenie, że zarówno ja dla niego, jak i on dla mnie jesteśmy dla siebie, wiesz, no, jednym z najbliższych kumpli, no więc to jest taki kumpel, tak jak mi to zresztą ostatnio powiedział, no słuchaj, no musimy się już po prostu z tym pogodzić, że my jesteśmy wszyscy rodziną i musimy zacząć rozmawiać ze sobą jak w rodzinie, tak, bo to już tak jakby już o tym, już to wiadomo. I Szymon, grasz pomarańczowego. Dlatego, że pomarańczowy to w filmie kolor, symbolika rodzinności, ciepła, sielanki i konkret życia. Uważaj na siebie, synku. Ja się nie zgadzam na kolor pomarańczowy, bo to jest takie w chuj ni foko, no kurwa, jak światła na skrzyżowaniu. Ani nie stoisz, ani nie jedziesz. Okej, nie podoba ci się pomarańczowy. Dwa dni temu wspominałeś o Warholu, więc ja stawiam taki argument. Wykluczyłem niebieskiego, chyba że wolisz być niebieski, to wyprzeć moje myśli. Wykluczyłem niebieskiego dlatego, że niebieski to w filmie symbolika choroby. Dlatego Warhol mało cetunga nalaną gębę, kurwa, zrobił w niebieskościach, tak? Kurczę, wiesz co, znam go najdłużej w tym zespole. Szymon przeszedł nieprawdopodobną transformację. Transgresję jakąś po prostu, wiesz, absolutnie. Nie potrafię znaleźć żadnych, albo przynajmniej wielu, albo kilku nawet, punktów stycznych między Szymonem z roku 2003, a Szymonem z roku 2012. To jest tak, jakby jego rodzice go znaleźli, wiesz, w meteorycie w ogródku, wzięli z grządki i dla pewności, że to, wiesz, zdechnie, wrzucili do, wiesz, beczki z amfetaminą. Nie? To jest Szymon. Przebodźcowany po prostu, chłopak tarcza. I to jest w ogóle najciekawsze, że te wszystkie jego akcje, w które on wchodzi, one mają po prostu, wiesz, wachlarz i ich jest pełen, nie? To jest pełen, otwarty, normalnie wachlarz, nie? Szymon przyjeżdża i pół pudy nagrywa w jedną noc. 17 godzin. Na trzeźwo. I on wychodzi ze studia i Bors mówi, to jeden z najzdolniejszych ludzi, z jakim pracowałem. Szymon, jak wiesz, idzie i kupuje melon do sklepu, to najpierw sprawdzi melon, wiesz, na Wikipedii, na paru jeszcze innych stronach. Wchodzi do sklepu i mówi, wiesz, dzień dobry bardzo, poproszę, wiesz, brukiew Ekwadoru, no. No to jest niepowtarzalne. No to Szymon jest taki, nie? Ambitny, pracowity gość, bardzo sympatyczny, pomocny, przyjaciel z całą pewnością. Zresztą jak każdy z chłopaków, no. Ale to jest gość, który potrafi stać już o 7 rano i zapierdalać do późnych godzin nocnych. Dla mnie Szymon jest wyjątkowy, nie? Muzyka i wokal zespołu Muchy to lep na małe i duże dziwuchy. No proszę! Michał jest w tej pozycji. To jest kwintesencja, oczywiście. Quinta. Brawo dla pani, naprawdę. Największa nagroda za cały dzisiejszy dzień. Bardzo dziękuję. Cieszę się bardzo, że tak to pan przyjmuje, bo nie tylko muzyka, ale przede wszystkim wielkie przesłanie w słowach było. Bardzo dziękuję. Zespół Muchy przyjął tutaj do Marcinkowic. Tylko dziś, tylko teraz, tylko dla was! Zespół Muchy, Muchy, Muchy! Gramy! Yeah.
10 piosenek dzisiaj zaśpiewałem. A zaśpiewam jeszcze 10 albo 8, 9, coś takiego. No jest na grubo, kurwa. Z maraton po poezji już wołeckim. I ja się będę bardziej zagęszczał, wysławiał i tak dalej, precyzował to, co chcemy tutaj ugrać i po co tutaj w ogóle przyjechałem, a wiemy wszyscy, że jestem z nadania Uniwersalu. I nie przyjechałem tutaj marnować czasu, tylko zrobić naprawdę albo coś dobrego, albo po prostu się stąd zawijam. Po to jest ta nasiadówka, żeby tutaj, żebyśmy wiedzieli wszyscy, o co chodzi i rozgraniczyli, kurwa, pewien jazz, kurwa, życiowy, od robienia naprawdę hiper, kurwa, kariery. Po co ja tu jestem? Ja tu jestem po to, żeby wasza kariera wystrzeliła z katapulty. Bo jak na razie wygląda mi to i śmierdzi na szkółkę wieczorową. A my musimy... Co? Proszę? Halo? Halo? Jak? Co musimy? Strzelić. Dobrze, zapisz sobie plusik. Pamięć. No. Graliśmy w Stargardzie Szczecińskim. Michał stamtąd pochodzi, nie? Malutkie miejsce, zamknięte, zero wentylacji. Michał poszedł do rodziców na obiad wcześniej, narza się gołąbków, nie? A klub taki, że jeden na drugi. No i przepona, wiesz, tam on jak zaczął sadzić bengale, to Damian w ogóle, wiesz, cały koncert zdenerwowany, że na bis on nie wyjdzie, że on to w ogóle pierdoli. Ale to jeszcze nic, nie? Bo w pierwszym rzędzie napakowane te takie 15-letnie fanki, wpatrzyłem w Michała i w połowie koncertu te uśmiechy i wyciągają perfumy i zaczynają pytać, że tu śpiewają, a tu perfumami jadą. Perfumeria! Krzysia poznaliśmy w telewizji wszyscy, bo przecież Krzysiu jest wygrał Idola, więc Krzysia wszyscy znają. Nie, tak na poważnie. No Krzysiu to jest... element całego wrocławskiego paździerzu, czyli w momencie, gdy wyszło na to, że notorycznych debiutantów będziemy nagrywać w Wrocławiu i tam przyjechaliśmy, no to oczywiście pojawił się Krzysiu w okolicy. No wtedy to była taka znajomość, no okej, poznaliśmy się, piątka. On się tam pojawiał i znikał. To była taka, no nie wiem, znajomość, no po prostu znaliśmy się, nic więcej. Ale z czasem, gdy zarówno i my z tym Wrocławiem zaczęliśmy mieć coraz więcej wspólnego i Krzysiu tak jakby ewidentnie zbliżył się do naszego zespołu, okazało się, że bardzo to wszystko fajnie ze sobą komponuje się i fajnie się nam ze sobą przybywa i Krzysiu to jest kolejny element, mam wrażenie takie, że tak trochę podobnie jak było z włączeniem mojej osoby do zespołu, że to było tak, że my się najpierw z chłopakami poznaliśmy i potem nagle, wiesz, Michał zaproponował mi, czy nie chcę grać w zespole i potem jak o tym gadaliśmy, mówił, uznaliśmy, że spoko, wiesz, uznaliśmy, że przede wszystkim osobowościowo będziemy się zajebiście dogadywać i że możesz być fajnym elementem zespołu. Tak samo tutaj z Krzysiem oczywiście, to, że on jest muzycznie uzdolniony najbardziej ze wszystkich w ogóle ludzi, których znamy, to w ogóle nie podlega żadnym wątpliwościom. Jesteś w zespole MUG, grasz tylko w zespole MUG, jesteś muzykiem sesyjnym. Powiedz mi, jak twoja ballada z kapelą i jaki status? Świetny, dziękuję. Wiesz co, tak się złożyło, że ja grałem z chłopakami dwie trasy, supporty grałem przed nimi z solowymi wykonami, więc osłuchałem się tych numerów trochę. No ale że dołączyłem do składu, jak już płyta w zasadzie była w większości skończona, ta, która teraz wychodzi niebawem, więc póki co jestem bardziej odtwórcą niż... Aha, w ten sposób. W tym filmie nie ma żadnego epatowania tanią sensacją, nie szukamy żadnego prymitywnego skandalu, nie będziemy, kurcze, rozumiecie, dymać żadnych, kurwa, przyzwoitek, kurwa, z cyckami jak spaniel uszy. Bo nawet jeżeli paparazzi wam będzie robił zdjęcie, kurwa, to koło was ma być tylko kto? Estetyczna kobieta! Estetyczna kobieta! Jak się dzisiaj czujesz? Czekaj, wstawiam, kurwa, 5-4, kurwa, rozwścieczony, bolejący, nie, kurwa. Ja potrzebuję 4 profesjonalistów skoncentrowanych i zadeklarowanych na sukces. Mnie nie interesuje nic, panowie,
ponadto co ja wam wskażę przez najbliższe 3 miesiące. Przez najbliższe 3 miesiące wasze dupska są moje! Mówią układy, komercja, atencja mediów i masy, że populista i prasy, popilek na kasę łasy. Tak trudne czasy dla ciebie, myślałeś, że będzie lepiej, a dziś z uśmiechem zawitam na tym pogrzebie pojebie. I nadal nie wiesz dlaczego tak to się dzisiaj zakończy, bo RPS przedsiębiorczy, człowiek z pozycją mocny i pnący się po tych szczeblach, na stopach, werblach, rekretach. Teraz pozawiesz kariery, życia na pełen etap. No inna jest aranżacja, dlatego ja się ten, jakby wiesz, miałem grów hip-hopowy, jakby nie było to ten, to... Lecę, dobrze będzie. Tylko żebym tam, jaka przyczyna, nie wnikam, bo znam odpowiedź od dawna, na sukces ciężko pracuję, to swoich wieczorach problemów, co ziomek standard, że boli, co za wygrana, gdy słaby, tak obserwujesz mój problem, bezsilny, nie dajesz rady, mówią układy, komercja, atencja mediów i masy, że populista i prasy, bilek na kasę łasy, cieszę się, że wygrał, to wypada, Jak chcesz, czasem możesz zrobić przerwę jeszcze między dwoma ósemkami, nie? Od samego początku zespół Muchy gra w tym właśnie budynku. Po prostu, wiesz, jedziemy na rdzeniu finansowym, bo w ogóle nie, nie mamy kontraktu, nie mamy koncertów, praktycznie tararara, wywalamy wszystko z własnej kiedy. Spłacamy w ogóle, wiesz, jakieś raty w ogóle, wiesz, każdy się montuje w powoli, wiesz, poważne życie, wiesz. Trochę nerwicy, trochę kredytu. I okazuje się, że w lipcu spotykamy się z kolejnym wydawcą, który mówi, ja chcę mieć zespół Muchy w stajni. W lutym dostałem od niego maila po 7 miesiącach. Jednak nie damy rady. Stary, wyjebaliśmy własną kasę w ogóle na studio, wiesz. Mówimy, to co chłopy, nie? Jak to ma być ostatnia płyta tego zespołu, to robimy po swojemu. Znam ich od początku, ich działalności, słuchałem tego, co grali. Nie szło tego słuchać generalnie. Ale widzę, że sumienna praca i talent i konsekwencja naprawdę są czymś niesamowitym. To, co dzisiaj grają, naprawdę mi się podoba i w stosunku do tego, co zaczynali, no, w ogóle jest jakby bez porównania. Lepszy. Lepszy to jest chłopak, który pojawił się w naszym zespole poprzez Szymona, ponieważ oni kiedyś wspólnie kopali Niemców, to znaczy jeździli po różnych terenach, okolicach Wielkopolski i odszukiwali i wykopywali groby niemieckich żołnierzy i przenosili te szczątki w jakieś odpowiednie do tego miejsce. Czasami jak się udało, to identyfikowali tych ludzi, kontaktowali się z rodziną i oni, zarówno Szymon miał taką pasję, jak i właśnie Lepszy. Pomaga nam przy koncertach, no, mówiąc zupełnie szczerze, Lepszy ogarnia po prostu całą scenę, przygotowuje całą scenę przed koncertem, po koncercie całą scenę zwija, jest kierowcą i wozi nas wszystkich po całej Polsce. No, bo ogólnie trzeba powiedzieć, że Lepszy to jest bardzo porządny człowiek. I naprawdę, jemu komu jak komu, ale Lepszemu można wszystko powierzyć, tak? Ale tak jak mówię, przez 3 miesiące, kurwa, nawet jeżeli któryś z was piernie, to tylko ja podbiegam, wącham, wypisuję dietę. Bez mojego, żadnej szyszowskiej kablówki, żadnego Forest TV, żadnego pojebanego wywiadu, jak ja nie dam zielonego światła, kurwa. Czy to jest mniej więcej jasne? O, przepraszam. Zielony. Oczywiście, jesteśmy w stanie to zrobić. No, odprawię, panowie! Ja was spierdolę, kurwa, ja was zawożę, ciebie na bosą, ciebie na tą presję. Cały czas, kurwa, pokutuję. No co cały czas, kurwa, pokutuję? Już ci mówię, co cały czas pokutuję, że ktoś się, kurwa, spóźnia, że ktoś ma, kurwa, problem z tym, a nie z tamtym i ktoś nie potrafi grać. Mam tego, kurwa, dość. No stary, kurwa! Ja, Szymon, kurwa! No, ale stary, po prostu kurwa, przed chwilą wyskoczyłeś na mnie z takim, a nie innym problemem, więc jadę, jestem wkurwiony. Przepraszam. Jak ja zacznę wylewać we Wrocławiu swoje żale, no siedząc, kurwa, po dwie godziny poczekaj. W sali, kurwa, czekając widzę, na was. Widzę, że się ostrzysz ewidentnie. Stary, no kurwa, bez jaj! Poczekaj, mało tego! Jarvis,
czegoś wymaga. Ty mi to powiedziałeś. Dobrze, teraz kurwa informuję. To zadzwoń do Jarvisa i go zjeb. Nie krzycz na mnie, jebał, bo się kurwa wkurwiłem. No. No i poczekaj, mało tego, dziennikarze... Kurwa, zamknij ryj, kurwa. Dziennikarze szyją skandal, dziennikarze się dopytują, mam dość, kurwa, że jeden z was ma problemy z prostatą. Mam dość takich akcji. Stary, a co ja mam kurwa powiedzieć, jak wiozę kurwa dwóch kolesi i jeden pierdoli od 15 minut, zawieź mnie kurwa do Don Prestige, a drugi mówi, jeźdź na bosą kurwa po ładowarkę. Więc Jarvis mówi, zaczekaj kurwa, zaczekaj, zaczekaj kurwa, przestań kurwa. Wysadź mnie teraz. Przestań kurwa. Nie, kurwa, więc to jest główna seria. Widzę pana w pierwszym kotle. Ustawiłbym pana w drugim rzędzie najbitniej. Będziesz pan na koncercie? Będę. Czy idziesz pan na winko? Nie, będę. No, to żebym cię widział... Będę, to ja całą rodzinę będę. Jak w drugim szeregu będziesz, ja cię ustawię. A i rodzinę koniecznie przyprowadź. No. Dobrze, dobrze, dobrze. Rodzina dobrze będzie... A, to do, no, to ja już tu padaweczkę dla ciebie, no. A ile macie tu mieszkańców? Tu 600. A jakie przeboje znasz Muchy? Zespołu Muchy? A, wiesz, przeboje. Ja tam znam. Ja się tym nie interesuję. To synowie się tam interesują tego. Mam kurwa, płyt kurwa w samochodzie sobie włączam i tego jadę. A, no to okej. Okay. Pełna nie, szufla, pełen nie szacuneczek. I... A jakbyś miał płytę dobrą, no, to wezmę. Bądź czujny jak Waszka. No. Nie wiem skąd jesteś, nie wiem co tu robisz, tu, ale będę miał cię na oku. Ja tu stąd jestem. Are you ready? Widzisz go, jak on w kolejną wpływa wioskę? Słyszysz to? Słyszę. Ta muzyka płacze. Panowie, po tygodniu z wami dopiero odzyskuję apetyt. Starszy faceci po klubach udają, że w tramwajach THCH w budę KKS. Nie przeżyję tej zimy, wyjadę taksówką nad morze. Zabytki stają i stały i pewnie będą tak stać. Lejone Niemki z wycieczek pękają w szwach. No trudno cię zastać, no albo mam jeden numer. A że Krzysia nie było na nasiadówce, tak więc Krzysiu zagrał niebieskiego. Zapraszamy na after party do Don Prezydente. Don Prestige akcja. I to jest, proszę państwa, ostatni klap z tego obrazu, po którym... Przepraszam. I to jest ostatni klap z tego filmu, a po tym koncercie zapraszam...
na bankiet. After party, Don Presidente! Don Prestige Residence. Don Prestige Residence. Ja nie wierzę. Don Prestige Residence! A wy macie dać taki czar, żeby kapusta na kolaudacji to mi płakał w rękaw na swoim fotelu. Rozumiecie, wiecie o co chodzi? Czy ja do tej pory jestem czytelny? Gdzie jest ten aplauz? Udało się. Panowie! Kocham was! Koniec zdjęć! Nawet betoniaraś! Zamykamy tą część! Koniec. A później już tylko montaż! Będzie dobrze! Kocham was! Za to was kocham, za was polubiłem! Jesteście dla mnie... Tak, starczy? Dla... Gwizdu, gwizdu. Świtu tutaj będzie dzisiaj grubo? O kurczę! No to już widzę, jest grubsza ekipa. Tam serdecznie. Cześć, panie Gwiazdo. Zagramy sterylną scenę. Rozumiecie? Kameruje się. To się nagrywa chyba. Jesteś pijący czy nie pijący? Palący, nie palący? Wład, wład? 100 zł, Władysław Jagiełło. No i tak rozerwij na potrzeby filmu. Pierdolone foliałki. Mój dziadek umarł. I była stypa po moim dziadku. I była stypa w restauracji pod winogronami. I babcia, żona dziadka, siedzi i tak mówi po chwili milczenia: to był skurwisyn. Zajebiste, nie? I kapinari, nie nagrywajcie takich sytuacji, panowie. Ale że taki ani. Nie, a. Przepraszam, mi się w ogóle tak chciało, kurwa. Myślała ci się ręka, kurwa, strzelec. Ja to widzę od dwóch dni, kurwa. Kurwa, to mam, nie będę tego nagrywał. Weź się o to nie dawaj, bo cię o to nie proszę, kurwa. Ja pierdolę. Ja chcę przez tą rosę. Kurwa, mam twoją rosę, co ty przez nią chcesz, kurwa? Strzelec, kurwa, gdzie, co ty tutaj robisz, kurwa? Słuchaj, wypierdalaj do papierów, dobrze? Jest robota zrobiona, przygotowana na jutro? Słuchaj, kurwa, ty się ciągnij do papierów! Ty mi nie będziesz mówił, jak ja mam z asystentką rozmawiać! Dobra, przyjechałeś, sadzisz się, kurwa, ostrzysz trzeci dzień, popijasz ten, kurwa, polski sport, pocisz się, kurwa, źreniczki ci chodzą, dziosełka ci chodzą, jeszcze nic nie zrobiłeś. Co ty myślisz, kurwa, że ja pierwszy sezon jestem? Wypierdalaj! Ja już z jedną asystentką byłem na trasie koncertowej, a wróciła grupis! Wypierdalaj na robotę! Cio, kurwa, co? Pieta, spokojnie, Michał też, kurwa, nie jego nietykalności. Kurwa. Ej, spokojnie, bez naruszania mojej nietykalności cielesnej. Słuchaj, strzelcy, nie, kurwa. Ej, spokojnie. Obi, poczekaj, kurwa, jest robota, jesteś na robocie. Ej, atmosfery, jest bankiet, jest zakończenie. Słuchaj, betoniarka, nie będziesz mi pierdolił, co ja mam robić na robocie. Ale Pieta, jest końcówka, wiesz, kurwa, nie róbmy sadzy. Zajmij się kabelkami, zajmij się nawagnacowaniem karty, okej? Dobra, przyjechałeś cyfryzować? Cyfryzuj, ode mnie się odpierdol, okej? Okay? Spokojnie. Bo sobie nie życzę. Ale zobacz, po chuj psuć imprezę, kurwa. No dobra, okej, okay. no co, kurwa, popsuć? Jak coś, to ja cię zaraz popsuję, to będziesz miał moment wyjaśniony. To chodźcie na salony. Wszyscy panowie, wszyscy do, kurwa, salonu! Ja cię, kurwa, wszyscy do salonu! Wszyscy do salonu! Ej, kurwa, co? A co, ty z Kajpastowskiej, kurwa, uderzasz? Ej, nie! Co jest? Pierdolę tak, kurwa! Uchy, kurwa, tania sensacja! Pierdolę to!
kurwa, ja! Ja zapierdolę światło! Wprost! Kurwa, ty co, kurwa? Myśleliście, że my z Zielonej Góry z prowincji przyjechaliśmy i wy sobie możecie w chuja grać? To ja was pierdolę w cyst! Gwiazdorki! To chuj! To rozjeb! Kurwa, jebana! Kurwa! Pisa to kurwy nędzy! Mówię wam, kurwa, bez mnie zdechniecie jak pies Pluto, kurwa! Zdechniecie, będziecie grać do końca życia, kurwa, w podrzędnych budach klasy B, kurwa! Jak wam się nie podoba, to się kurwa nawet prądno! Most plastik? Ty mi dałeś twarz! Jesteś cały biały! Zada ministerstwo nas kurwa! No to kurwa co? Apartamenta się zachciało? No to klamy! A jak się coś nie podoba, to świstu gwistu wypierdalać nawet wszyscy w pistu! Bogato impreza, chłopaku, człowieniu, to moment. Chyba, ty się nie martw. Wiesz, ty grajca ty przytulisz. Na spokoju, ja to wiem. Ty grób się nie cykaj, wiesz, ty swoje grajcary z tego, wiesz, zrobisz, nie? Ty nie po to, żeś się tyle gimnastyczył, żeby, wiesz, żebyś pusty w pysk chodził. Jak nie Universal, to media to kupią, wiesz. O, wiesz, demoleczka pójdzie do luda, rozumiesz, wiesz. No, dzisiaj się tylko patologia i tania sensacja sprzedaje, więc tym bardziej my sprzedamy, wiesz. Rozpierduchę w czterogwiazdkowym Don Prestige, wiesz. Corleone, wiesz, jest moim Sedeuszy. Rozumisz? Będzie dobrze, kurczę, grubcia. Będzie tyle grajcara, jak głupi desek będziesz miał. Zobaczysz. No i albo wrestling, albo kariera. Ja im powiedziałem, że albo, wiesz, trampolina z mojego nadania, albo kotek ciągutek, nie? No zobaczymy. Misiek. Jasne. Po prostu trzeba. Chodź, Misiek. No, wiesz, tupkam się tutaj do ciebie z Poznania do Zielonej, żeby tą sprawę jakoś wyjaśnić, nie? Bo tak tego nie zostawimy. No, ale tu nie ma co na negocjatora mi przyjeżdżać, bo eskalacja problemu poszła od Michała, no to wiesz. Wiesz, my teraz nie będziemy dochodzić, kto zjebał, kto nie zjebał, bo przynajmniej dla nas ta sprawa jest, wiesz, oczywista, nie? I chłopaki o niczym nie wiedzą, że ja tutaj jestem. Nie, no to spoko, ja ciebie rozumiem, ale no wiesz, jesteś w miejscu w ogóle, wiesz. Gdzie w rajtuskach Skype Piastowskie zaczynało, to zajrzyj się dookoła. Okej, wiesz, Skype Piastowskie spokojnie, tylko ja bym nie chciał, żeby w tym miejscu, gdzie Skype Piastowskie zaczęło, wiesz, muchy się skończyły, nie? Wiesz co, ja może bym proponował tobie, żebyś, wiesz, zabrał kurwa tą swoją grupcie, się byście bujnęli do Warszawy, do centrali Universala i załatwisz tą sprawę, po prostu wyjaśnisz ją z dyrektorem średniego szczebla. To jest naprawdę miły koleś. Dobry wieczór. Miałem spotkać się z kimś z centrali. No, ze mną się miałeś spotkać. Mój mecenas. Witam. A mnie mecenasi nie interesują. Siemasz. Pracuję przy projekcie,
przy którym mam kryptonim Mamusia. Widzisz ten budynek? Do tego budynku już nie masz wstępu. A wiesz dlaczego? Nie to, że jesteś tak uczesany czy inaczej, nie? Bo ja mam na to wyjebane. Pojechałeś do Poznania, miałeś zrobić temat. I z czym przyjeżdżasz teraz do mnie? Czekam na twoją odpowiedź. Spokojnie. Zielony i Pomarańczowy w 2004 roku zakładają w Poznaniu zespół Muchy. W 2005 roku wchodzą do studia i nagrywają singla Nieprzytomna do bólu. W 2006 roku miesięcznik Machina i Trójka Radiowa okrzykuje ich objawieniem roku. W 2007 wydają swoją płytę pod tytułem Terror Romance. Singiel nie robi zbytniego szału i ląduje na 7 miejscu trójkowej listy. To w 2008 roku dochodzi do mnie, nich... Nie krzycz na mnie, bo przyjechałeś tutaj, gdzie kurwa mi wytłumaczy tę sprawę. Spokojnie. W 2008 roku dochodzi do nich Czerwony. Ponoć pierwszy koncert z zespołem gra w studiu u pani Osieckiej na Żywca. No i? W 2009 roku podejmują kontakt z naszym najlepszym człowiekiem w terenie, producentem Marcinem Borsem, co owocuje w 2010 wydaną płytą Notoryczni Debiutanci, gdzie singiel przesilenie... Ty kurwa nie pyrgę, bo ci dojebie. Gdzie singiel przesilenie dostaje się na jedynkę. Słuchaj. Spokojnie. Tak naprawdę tu chodzi o pieniądze, a nie jakieś tam twoje kurwa widzimisię, że ty pojedziesz do hotelu, się napierdolisz, rozjebiesz kurwa gaśnicę, odpalisz kurwa, bo ty jesteś cool. Białe okulary, kurwa wiadę w włosach i kurwa jeszcze inne jakieś tu mi jazdy. Nie robię z tobą żadnych interesów. A jeżeli kurwa temat z Muchami nie wyjdzie, to dostaniesz pomadę w łapę i wypierdalaj z siostrą, matką kurwa na trasę tak długo, aż mi odrobicie kurwa kasę, którą za... Ale ja z wami żadnych cyrografów nie spisywałem. Ja się pod was układać nie będę. Ja mam ten luksus. Co to, nie Lubuska? Nie, głosik wielkopolski. Muchy zdemolowały hotelowy apartament. Te informacje dostaliśmy w chwili. Aha. A to ty też umoczyłeś gruby? Ale że co umoczyłeś? No jakieś Skype Jastowskie to coś tu. No ale na minę wjebałeś ski. Ale jest duży wykrzyknik przynajmniej. My to tam wiesz, tylko rykoszetem dostaniemy. Spokojnie. Gruby, tak jak ci powiedziałem, to jest twoja pajda. Ty się dobrze baw. Mówiłem ci, że media to łykną. No ale poczekaj, no ale sprzedaliśmy ich, tak? Gdzie etyka, no, gdzie moralność? Etykę i moralność to ja umówiłem z dyrektorem średniego szczebla w centrali. Co pan sądzi na temat tego wózka? Jest niebezpieczna, niepotrzebna spina. Okej. Okay. Nie rozumiem prezesa księgowego. Krowa niebezpieczna, krowy się nie boję. Ale mogę to powtórzyć na tej, nie? Bo to było całkiem niezłe. Dwa zbiegi to 3 sekundy skok. Co? Starej pokażesz, tak? Czemu ty mi narzucasz formę jakieś? Nie mogę się dotrzeć, jak się twórcą tworzymy. Chyba się rzucę. Marek, będziesz kręcił, jak się rzucam? No pewnie. Wyciszę mi gitarę, co ma do zera? Helga!
Ha ha ha.